Maciej Wolny, Telewizja w Polsce. To są nasze gorące pytania. Wracamy do państwa z kolejnym takim gorącym pytaniem, tym razem dotyczącym, no właśnie, z jednej strony cały czas tej rezolucji Parlamentu Europejskiego, o której rozmawiamy, ale skupimy się teraz na wyborach, kodeksie wyborczym i właśnie tych kwestiach związanych z wyborami parlamentarnymi w Polsce, bo te też kwestie budzą pewne zastrzeżenia Parlamentu Europejskiego w kontekście tej rezolucji. O tym wszystkim porozmawiam z moimi państwa gośćmi, którymi cały czas są pan europoseł Marek Balt, Grupa Socjalistów i Demokratów, Lewica. Panie europośle, witam ponownie. Witam serdecznie. I pan europoseł Ryszard Czarnecki, Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, Prawo i Sprawiedliwość, były wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. Panie przewodniczący, kłaniam się ponownie. Witam, witam ponownie, witam panie rektorze, witam pana posła, witam państwa. I ja do pana przewodniczącego się od razu zwrócę z tym odniesieniem do słów pana europosła Marka Balta przed momentem w naszym programie. One dotyczyły tych aktywów, które zostały zablokowane przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Takie ministerstwo ustanowiło tymczasowego zarządcę przymusowego w spółkach zależnych Wiaczesława Moshe Kantora, rosyjskiego oligarchy, który poprzez trzy podmioty zarejestrowane w Luksemburgu i na Cyprze kontrolował blisko 1/5 akcji Grupy Azoty. Co dalej z tymi aktywami, panie przewodniczący? O to pyta pan europoseł Marek Balt. No, dla mnie jest oczywistą, że one nie powinny trafić z powrotem do pana Wiaczesława Moshe Kantora czy jego spółek, uwaga, w krajach członkowskich Unii Europejskiej, bo i Cypr, i Luksemburg są takowymi. Natomiast zwracam też uwagę, że szereg państw członkowskich Unii Europejskiej jest zdecydowanie lub po prostu przeciwnych, lub zdecydowanie przeciwnych tego, aby te zamrożone aktywa rosyjskich oligarchów trafiły na przykład na Ukrainę, żeby pomóc w jej odbudowie, czy na inny cel. Więc no tutaj prawdopodobnie będziemy, panie pośle, i to chyba myślę, że oczywiste dla pana, czekali na rozwiązanie na poziomie unijnym. Tutaj raczej poszczególne państwa nie będą prowadziły własnej polityki. No ja wyrażam tu swoją opinię, ale też na przykład mojej formacji, a myślę, że pan poseł się z tym zgodzi, że one nie powinny trafić z powrotem do Rosji. Oczywiście jest święte prawo własności dla konserwatystów, bardzo ważne, no ale jednak mamy do czynienia z krajem agresorem i jego oligarchami. Ja tylko przypomnę, że Wiaczesław Moshe Kantor to człowiek, który był tutaj przyjmowany przez Putina, był promowany przez Putina, grał tą znajomością z Putinem, a Putin zabierał go, pamiętam doskonale, w delegacjach, kiedy jeździł do Izraela. Więc no tutaj uważam, że tak jak porównanie jest może dla niektórych ostre, ale uważam, że jest absolutnie adekwatne. Tak jak zabierano majątek Niemcom Hitlera, tak samo również powinno zabrać się majątek Rosji. I krótkie odniesienie pana europosła Marka Balta. W takiej sytuacji, że na przykład dzisiaj w czołówce niemieckich firm są także niestety te, które na przykład dostarczały różne produkty do obozów, niemieckich obozów śmierci, żeby ta sytuacja się nie podróżyła w kontekście firm rosyjskich. I jedno zdanie ze strony pana europosła Marka Balta, czy pan pod tymi słowami się podpisze? Ja się oczywiście podpiszę pod słowami, które brzmią, że pan Moshe Kantor i wszyscy oligarchowie rosyjscy, którzy wspierają Putina, powinni zostać wywłaszczeni. Udziały powinny zostać sprzedane, a pieniądze przekazane na odbudowę Ukrainy. Dla mnie trochę zastanawiające jest, że rząd Prawa i Sprawiedliwości czeka, co w tej sprawie zrobią kraje Unii Europejskiej i Unia Europejska, a w innych sprawach nie czeka i robi to, co chce. Na przykład jeśli chodzi o praworządność, o sprawiedliwość, to tam w ogóle zdanie innych krajów Unii Europejskiej Prawa i Sprawiedliwości nie pan obchodzi. Pan przewodniczący Ryszard Czarnecki. I w ogóle tego nie interesuje. Jedno zdanie, jest różnica, ponieważ uważam, że wartością, naprawdę wartością, uważam jako człowiek, który się polityką zagraniczną zajmuje od lat, wartością w relacjach Unii Europejskiej z krajami trzecimi, w tym wypadku z Ukrainą, ale też z Rosją, jest to, że w sprawie agresji Rosji na Ukrainę jesteśmy jak jedna pięść. Nawet idziemy na jakieś zgniłe kompromisy z różnymi krajami, które chcą jakieś derogacje od sankcji i tak dalej, wyjątków. Natomiast lepiej być właśnie podjąć decyzję razem, a nie każdy sobie rzepkę skrobie, bo to efekt tego będzie dla Rosji
dużo bardziej ostrzejszy. A gdy chodzi o sprawy wewnętrzne, to naprawdę to nie jest tak, że to są Stany Zjednoczone, Europa. Panowie. Bo to jest Waszyngtonem. Gdyby Rosja straciła majątek i wszyscy. I wszyscy, którzy wspierają tą zbrodniczą napaść, stracili swój majątek, to ta wojna by się szybciej skończyła. Panowie, to myślę, przejdźmy teraz do tematu. Unia Europejska powinna właśnie taką decyzję podjąć. Tematu tej części naszej rozmowy, tego właściwego, dotyczącego cały czas rezolucji Parlamentu Europejskiego, ale w tej rezolucji skrytykowano nowelizację polskiego kodeksu wyborczego z marca bieżącego roku. Zdaniem części eurodeputowanych wprowadzone zmiany mogą dyskryminować głosujących za granicą. Autorzy ocenili także, że Izba Polskiego Sądu Najwyższego zajmująca się sporami wyborczymi nie może być uważana za niezawisły i bezstronny sąd. Jest odpowiedź na tą rezolucję, na ten fragment ze strony eurodeputowanej Prawa i Sprawiedliwości pani Jadwigi Wiśniewskiej, która mówi w ten sposób: jesteśmy praworządnym, demokratycznym państwem. Procedury wyborcze są jasno określone, są też odpowiednie organy, które czuwają nad ich rzetelnością i prawidłowym przebiegiem. Dlaczego zatem Parlament Europejski wyraża taką wątpliwość co do nowelizacji kodeksu wyborczego? Pan europoseł Marek Balt. Panie redaktorze, panie pośle, szanowni telewidzowie, no, wszelkie zmiany, które są robione przed wyborami i stricte na wybory, muszą budzić wątpliwości opozycji. Prawo i Sprawiedliwość pod przykrywką tym, że ma być większa transparentność, większa kontrola, większa dostępność nad wyborami, wprowadza duże zmiany, jeśli chodzi o okręgi wyborcze, jeśli chodzi o komisje wyborcze. To może budzić wątpliwości, że to jest jakiś interes polityczny związany ze wzrostem poparcia dla partii rządzącej. No i pod tym kątem wyrażamy troskę jako Unia Europejska, jako Parlament Europejski, bo chcielibyśmy, żeby wybory były transparentne, przejrzyste. No i może idąc dalej za Prawem i Sprawiedliwością, które chce tej przejrzystości, wniosek o tą misję OBWE, żeby była pewność, że w Polsce będą transparentne, przejrzyste i uczciwe wybory. Myślę, że tutaj Prawo i Sprawiedliwość powinno się z tym zgodzić. Im więcej ludzi będzie obserwować te wybory, im więcej ludzi będzie obserwować transparentność podejmowania decyzji, tym wyższa podmiotowość rządzących, tym wyższy, większy mandat dla rządzących. Ja tutaj mam takie podejście do tej sprawy. Rezolucja, to przypomnijmy, że wzywa polskie władze do dostosowania sposobu przeprowadzenia wyborów do standardów Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, OBWE właśnie, oraz innych międzynarodowych zobowiązań i standardów demokratycznych. Parlament Europejski wzywa też do zorganizowania pełnowymiarowej misji obserwacji wyborów parlamentarnych w Polsce. Zanim zapytam przewodniczącego Ryszarda Czarneckiego, co o tym sądzi, posłuchajmy, co sądzą o tym polscy parlamentarzyści, którzy byli pytani o to przez naszego reportera Macieja Zemłę. Ja się nie dziwię, że Parlament Europejski chce zajrzeć i zobaczyć, co się tutaj dzieje, bo najzwyczajniej boi się, czy obawia się, że wybory mogą być nieuczciwe. A jeżeli Prawo i Sprawiedliwość nie ma nic sobie do zarzucenia, niech wpuści przedstawicieli OBWE, będą sprawdzać, weryfikować i wtedy powiedzą, jak jest okej, będzie okej. Parlament Europejski jeszcze dociska ten pedał gazu i chce ściągnąć tutaj obserwatorów z OBWE. No, można się tylko uśmiechnąć, oczywiście my nie mamy nic do ukrycia. To jest dobra decyzja, jak najwięcej kontroli, wtedy wszyscy, którzy mogliby podważać wynik wyborów, nie będą tego robić. To nie będzie jednak taka pewna, no nie wiem, kompromitacja, że nie ma w Polsce wolnych wyborów i OBWE musi ich pilnować? Czego się pan boi? Jeżeli wybory będą demokratyczne, niech pilnują ci, którzy tutaj chcą. Właśnie, dość ciekawe wypowiedzi. Czego się pan boi? To w kierunku naszego reportera takie słowa padły. Jeżeli te wybory demokratyczne będą, to nie ma się co bać tej misji OBWE. Czy rzeczywiście nie ma się co bać, czy Prawo i Sprawiedliwość wpuści OBWE w takim razie na wybory? Pan przewodniczący Ryszard Czarnecki, jak pan patrzy na całokształt tej dość ciekawej sprawy, tego wątku dotyczącego tej rezolucji? Przez pryzmat własnego doświadczenia, ja reprezentowałem Parlament Europejski, jak niedawno policzyłem, w przeszło 30 krajach jako obserwator z ramienia Europarlamentu wyborów różnych parlamentarnych, prezydenckich na kilku kontynentach. Nie tylko Europa, na przykład kraje bałkańskie, ale również Azja, Afryka, Ameryka Łacińska, także byłem w Ameryce Północnej
oprowadzić wybory prezydenckie tam. Natomiast no, muszę powiedzieć, że w większości takich przypadków były obserwacje wyborów w krajach, które dopiero dobijały się do demokracji i trzeba było no, zagwarantować swoją obecnością to, że wybory będą fair, będą ok. To się raczej nie zdarza wobec krajów o ugruntowanej demokracji jak Polska. W przypadku Ameryki Północnej to nie była misja Europarlamentu, tylko po prostu byłem zapraszany przez instytucje amerykańskie. To jest różnica. Natomiast powiem w ten sposób. No, ja rozumiem, że to jest taka szpila, którą ma się ukłuć Polskę, ale paradoksalnie, być może wbrew intencjom, czy na pewno wbrew intencjom tych, którzy głosowali za tą antypolską rezolucją, i w koalicji Platformy Lewicy pani von Thurn-Hohenstein, mniejszości rosyjskiej na Łotwie, Estonii i bohaterów Qatar Gate, afery korupcyjnej w Europarlamencie. Wbrew intencjom ta misja, która pewnie do Polski przyjedzie, no, jeżeli to będą wybory, to przykład będą wybory uczciwe, to potem, jeżeli je wygra obóz rządzący, to może się zdarzyć. Uważam, że jest prawdopodobne, pewności oczywiście nie ma, to wówczas no, nie będzie mógł ktoś z opozycji podważać wyniku wyborów, skoro będzie misja obserwacyjna i nie zgłosi zastrzeżeń do wyników wyborów. Ale oczywiście generalnie jest to próba pokazania Polski jako kraju no, o nie do końca ugruntowanej demokracji. Mam wrażenie, że jest to graniczące z pewnością, że jest to znowu kolejna bardzo polityczna decyzja Europarlamentu, który w ten sposób po raz kolejny ingeruje w nasze wewnętrzne sprawy, wręcz dochodząc do pewnego, jakby to powiedzieli Włosi, tanto absurdo, jakichś wielkich absurdów, bo fragment tej rezolucji poświęcony wyborom właśnie taki jest. Wielki absurd, tak ocenia ten fragment rezolucji pan przewodniczący Ryszard Czarnecki. Co na to pan europoseł Marek Balt, panie europośle? Ja uważam, że nie ma się czego wstydzić i to nie jest absurd. Dla mnie absurdem i wstydem było między innymi dla rządu Platformy Obywatelskiej, że podczas ich rządów w trakcie wyborów samorządowych ponad 20% głosów było nieważnych. I były zarzuty o to, że te wybory były nieuczciwe, no bo de facto 1/5 społeczeństwa de facto nie wypowiedziała tak, się. Taka rekordowa liczba nieważnych głosów. Tak, i ja tutaj uważam, że większym wstydem jest tego typu rzecz, niż po prostu misja obserwacyjna, demokratyczna, wszyscy będą się pilnowali. Wszyscy będą się mobilizowali, żeby były wybory uczciwe. Wszyscy po wyborach sobie pogratulujemy jedni drugim zwycięstwa, drudzy tym przegranym dobrej walki, ale mam nadzieję, że to będzie uczciwa walka merytoryczna, a nie wojna na śmierć i życie z ofiarami. Bo uważam, że powinniśmy się wspierać, bo mamy różne poglądy, ale celem dla wszystkich w mojej ocenie jest dobro Polski. I z tym chyba się zgodzi, myślę, pan przewodniczący Ryszard Czarnecki. Jestem człowiekiem generalnie zgodnym, tym bardziej, że szanuję pana posła, który nieraz dowiódł pan Europejski swojej jednak niezależności i inaczej głosował niż pan Miller. Pan przypomnę, że wszystkie poprawki Prawa i Sprawiedliwości do tej rezolucji poparłem. No poza tą, o której mówiła, że już wszystkie oczekiwania zostały i uzgodnienia zostały spełnione, jeśli chodzi o sprawiedliwość. Na końcu powiem jedną rzecz, że Polacy są narodem dosyć niepokornym i narodem, który bardzo nie lubi, jak ktoś z zewnątrz się wtrąca, delikatnie powiem, w nasze wewnętrzne sprawy i mówi nam ktoś z zewnątrz, jak mamy żyć, to również prawda, kto ma nami rządzić, więc myślę, że efekt może być zupełnie odwrotny od tego, który zamierzał osiągnąć. Poczekamy, zobaczymy. Panowie, pięknie dziękuję za nasze spotkanie i za naszą rozmowę. Europoseł Ryszard Czarnecki, europoseł Marek Balt byli moimi i państwa gośćmi. Panowie, dziękuję raz jeszcze. Dobrego dnia życzę, a państwa zachęcam do pozostania z telewizją w Polsce.pl. Oczywiście, do zobaczenia.